Dość przerażający jest fakt, że istnieją na świecie miejsca, w których nasza planeta ni stąd, ni zowąd zaczyna zjadać wszystko, co znajduje się na jej powierzchni. To, co w tej chwili widzicie, to są leje krasowe. Powstają one na gruntach, które składają się z łatwo rozpuszczalnych skał, takich jak na przykład wapień. Woda atmosferyczna z biegiem czasu przedostaje się do warstwy skalnej, która pochłania ją i drąży w niej puste przestrzenie. Z czasem przestrzenie te stają się coraz obszerniejsze ze względu na postępującą erozję spowodowaną przesączaniem się wody, aż w końcu zaczynają coraz bardziej oddziaływać na znajdującą się wyżej glebę. Stąd już bardzo blisko do katastrofy. Gleba pod naporem własnego ciężaru w końcu zapada się, tworząc taki oto lej krasowy. Na terenie Polski niewiele mamy takich obszarów, w którym mogą one wystąpić, w przeciwieństwie na przykład do takiej Florydy, która w ogromnej części położona jest na terenach zagrożonych takimi zjawiskami. Tu na mapie widzimy, jak rozległy jest to obszar, a na żółto zaznaczone są miejsca, w których już takie leje wystąpiły. Zwykle leje krasowe mają od kilku do kilkunastu metrów. Rekordzista znajduje się w Chinach i jest głęboki aż na 320 metrów. Mogą robić one ogromne wrażenia. Są niezwykle imponujące i pobudzają wyobraźnię, bo w skali ludzkiej te dziury są przecież gigantyczne i budzą respekt. Natomiast co jeśli popatrzymy na nie z nieco dalszej perspektywy? Ostatecznie nawet taki 300-metrowy lej nie jest praktycznie żadną głębokością w skali świata. Warto tutaj zadać sobie pytanie, jak głębokie dziury jesteśmy w stanie znaleźć na Ziemi i w jaki sposób one powstały. Zastanawiałem się, w jaki sposób dobrze ukazać potęgę głębokości, które będę chciał zaprezentować. Postanowiłem, że różne znane dziury, i nie tylko, będę porównywał do siebie na jednym obrazku, tak aby pokazać najlepiej ich skalę. Z tą różnicą, że zamiast kopać w dół, będę udawał, że te obiekty są budowlami, które piętrzą się w górę. Dzięki temu będę mógł je porównać do innych znanych obiektów, które znajdują się na powierzchni. Czyli przykładowo, dzięki temu jestem w stanie w łatwy sposób, na jednym obrazku, porównać głębokość kopalni soli w Wieliczce do wysokości wieży Eiffla. I w ten sposób jesteśmy w stanie łatwiej objąć to rozumem. Zacznijmy w takim razie naszą podróż po ciekawych dziurach od początku, czyli od poziomu gruntu. Na głębokości zaledwie 1,8 metra poniżej poziomu morza znajduje się do niedawna uznawany najniżej naturalnie położony punkt w Polsce, który umiejscowiony jest w Raczkach Elbląskich. Jednak w roku 2013 znaleziony został inny punkt, który znajduje się w miejscowości Marzęcino. Pół metra niżej według polskiego prawa mamy głębokość, na której znajdować się powinien poziom grobu rodzinnego dla dwóch trumien. Dla każdej następnej trumny grób powinien być głębszy o 0,8 metra. Na głębokości 6 metrów pod wodą znajduje się najniżej na świecie położona tablica upamiętniająca Jana Pawła II. Została ona zamontowana na Zakrzówku w Krakowie, w sztucznym zbiorniku wodnym, który jest pozostałością po kamieniołomie wapienia, w którym papież pracował w czasie II wojny światowej. Nieco głębiej, na głębokości 23 metrów i 10 cm, znajduje się poziom najgłębszej stacji metra warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. Może się wydawać, że to niewiele, ale jeśli wykopiemy dół na taką głębokość, to w takiej dziurze jesteśmy w stanie w całości zmieścić Boeinga 777 albo współczesny 7-piętrowy budynek. A to już nie w kij pierdział. Na głębokości 45 metrów i 45 cm jeszcze do niedawna znajdował się najgłębszy basen świata, który zlokalizowany był w Polsce, w Mszczonowie pod Warszawą. Został on otwarty w listopadzie 2020 roku. Tytułu tego Polacy nie utrzymali zbyt długo, ponieważ na początku lipca tego roku otwarty został w Dubaju basen zwany Deep Dive Dubai, którego głębokość wynosi aż 60 metrów. Na poziomie 105 metrów poniżej gruntu znajduje się najniżej na świecie położona stacja metra – Arsenalna w Kijowie. To aż ponad 4 razy głębiej niż warszawski Centrum Nauki Kopernik. Nieco głębiej, bo na 120 metrach stwierdzono najgłębiej sięgający korzeń drzewa, który zlokalizowany jest w Eco Caves w RPA i odnotowany jest on w Księdze Rekordów Guinnessa. Wracamy do Polski. Na głębokości 200 metrów mamy największą otwartą dziurę w Polsce, kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie, na której dnie moglibyśmy zmieścić Pałac Kultury bez iglicy.
Kopalnia to gigantyczny obszar, który z łatwością można dostrzec gołym okiem z wysokości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Swoją drogą polecam zobaczyć ten teren, to jeden z najfajniejszych widoków, jakie widziałem w Polsce. A bardzo mało oczywisty i mało medialny jako punkt turystyczny. Trochę niżej, bo na poziomie około 220 metrów, swoje dno ma rzeka Kongo, która jest uważana za najgłębszą rzekę świata. Prawie 40 metrów niżej, na głębokości 287 metrów poniżej poziomu morza, znajduje się najgłębszy tunel świata, Eiksund w Norwegii. Na poziomie 327 metrów poniżej gruntu zlokalizowany jest wcześniej wspomniany najniższy punkt kopalni soli w Wieliczce. Na jej dnie moglibyśmy wybudować w całości najwyższy wieżowiec w Polsce, Warsaw Tower, i zostałoby jeszcze 17 metrów luzu. Na głębokości 392 metrów znajduje się najgłębsza na świecie studnia wykopana ręcznie. Obiekt ten powstał pod koniec XIX wieku, a jego budowa trwała 4 lata. Na 433,5 metra poniżej poziomu morza znajduje się najniżej położony punkt na powierzchni Ziemi. Jest to wybrzeże Morza Martwego, które powoli odparowuje, co oznacza, że lustro wody także się obniża, a co za tym idzie, najniższa depresja świata wciąż będzie malała. Nieco niżej, bo na poziomie 459 metrów poniżej poziomu morza, znajduje się dno Morza Bałtyckiego. Przyspieszamy tempo, zjeżdżamy poniżej 1980 metrów, gdzie odkryte zostało najgłębiej żyjące zwierzę lądowe na Ziemi. Plotomurus ortobalaganensis. Ten stawonóg odkryty został podczas ekspedycji do jaskini Krubera, drugiej najgłębszej jaskini świata, która znajduje się w Gruzji i jej głębokość to 2197 metrów. Prawie dwa razy głębiej, na poziomie około 4000 metrów, znajduje się najgłębsza kopalnia świata. Zlokalizowana jest ona w RPA, nieopodal Johannesburga, i wydobywa się w niej złoto. Na poziomie 8848 metrów poniżej gruntu znalazłby się szczyt Mount Everestu, gdybyśmy go wsadzili tam do góry nogami. Natomiast nieco ponad 2 km niżej mamy najniżej położone miejsce na Ziemi, czyli głębię Challengera, która jest częścią rowu mariańskiego. Znajduje się ona na głębokości 10971 metrów. Jej dno zostało zbadane jedynie przez trójkę ludzi. W 1960 roku dotarli tam naukowcy Jacques Picard i Don Walsh, a trzecią osobą, która tego dokonała, jest James Cameron, reżyser m.in. Avatara i Titanica. Cameron zszedł na dno rowu mariańskiego w 2012 roku i przebywał tam w samotności około 5 godzin. Co zaskakujące, ludzie dokopali się jeszcze niżej niż dno rowu mariańskiego. W roku 1970 w Związku Radzieckim rozpoczął się projekt SG-3, supergłęboki odwiert kolski, który zakładał przewiercenie się przez warstwę granitową, zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej, która w miejscu wiercenia na Półwyspie Kolskim miała mieć głębokość około 15 km. Projekt trwał aż do lat 90. i z powodu bardzo wysokich temperatur panujących na dnie został zaprzestany w roku 1994. Wewiercona dziura ma aż 12262 metry głębokości i około 92 cm średnicy w górnej części, a także 21 cm u podstawy. Niektóre źródła podają, że istnieją jeszcze głębsze odwierty, na przykład znajdujące się nieopodal wyspy Sachalin w Rosji odwiert naftowy. Mimo że jego głębokość jest również niesamowicie imponująca, bo wynosi ponad 12 km, to jednak nie była ona wiercona prostopadle do powierzchni Ziemi. Co oznacza, że nie można jej nazwać najgłębszą dziurą świata. Tą za to wciąż pozostaje więc odwiert SG-3. Tak jak mówiłem na początku, dziury te wydają się być gigantyczne. Natomiast jeśli zestawimy je ze skalą ziemską, nagle okazuje się, że są one w zasadzie niczym. Z powierzchni Ziemi mamy do środka jej jądra tyle, ile wynosi promień kuli ziemskiej, czyli 6371 km. I jest to dokładnie tyle, ile odległość ze Szczecina do Nowego Jorku. I teraz jeśli przyjmiemy centrum Szczecina jako punkt odniesienia, to jako ludzkość dokopaliśmy się w głąb Ziemi na taką samą odległość jak ledwo do Polic. I to w linii prostej. Tworzymy animację na zamówienie. Jesteśmy dobrzy w tłumaczeniu i przedstawianiu różnych, niełatwych koncepcji, które prezentujemy wizualnie w przystępny dla przeciętnego człowieka sposób. Więc jeśli potrzebujesz filmu dla swojego biznesu lub organizacji, w której pracujesz, napisz do nas.
A to był mój 8 film z wyzwania, które sobie narzuciłem, gdzie moim głównym celem jest stworzenie 30 krótkich animacji na interesujące tematy. Zapraszam do pozostawienia subskrypcji i śledzenia mnie.